Ten czołg, który przed Państwem w tej chwili się zatrzymał, warto pamiętać, ze Muzeum Uzbrojenia Cytadeli i urodził się w 1944 roku, w związku z czym mógł uczestniczyć w wydarzeniach na ziemiach polskich. Znajdował się na wyposażeniu Wojska Polskiego, został przekazany do rezerwy. Rosjanie mieli przewagę liczebną przed pojazdami. Wszyscy doskonale rozwiązali sytuację w rejonie Gostynia. To natarcie chciało skończyć się niemieckim wojskom. W wieczór 25 stycznia 1945 roku zaczynała się ostatnia doba niemieckiej okupacji Gostynia. Jak miało się niemiecka organizacja wojskowa ostatnio okupacji wyłamać ostatnich Niemców, którzy jeszcze schronili się w budynku. Chwilę później cała kamienica stanęła w budynku. Przemieszczały się poruszały wymogi, poruszały drugiego rzutu, kolumny zaopatrzeniowe, ale również